Internetowa telewizja regionalna HB, Gracjan Broda, witam w rozmowie niecodziennej. Moimi dzisiejszymi gośćmi Andrzej Rogowski i Tomasz Kartanowicz, organizatorzy koncertów charytatywnych. 4 marca będzie kolejny koncert. Komu będzie poświęcony? Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. No, wspomnę tylko o tym, że nie ma z nami Piotra Kołackiego, który jedzie do studia, prawdopodobnie dojedzie do nas. W tej chwili koncert, 4 marca koncert został poświęcony Kasi Majczuk i Mateuszowi Pachulskiemu. Kasia Majczuk, no sam osobiście znam rodzinę Andrzeja i Marię, rodziców Kasi, znam Kasię osobiście, z kolegami rozmawialiśmy, żeby podjąć to wyzwanie. Oni potrzebują pomocy, chodzi o wyjazdy na rehabilitację do Niemiec, a mianowicie jednorazowy koszt pobytu tego i przyjęcia tych leków, z tego co się orientuję, to jest około 2000 euro plus pobyt tam rodziny, czyli męża Kasi, tak? To jest w granicach 3000 euro, więc staramy się w ten sposób im pomóc. Drugą osobą jest Mateusz Pachulski. Mateusz ma niedowład kończyn górnych i dolnych, ponadto sam nie chodzi i ma tak zwany przykór czy kończyn górnych. Ja znam jego brata znam, ale to grając ten mecz dla piłkarzy Chemika, poświęcony ku pamięci wszystkim działaczom związanym z Chemikiem Police. Tam się dowiedziałem właśnie o tym, o Mateuszu, znaczy przepraszam, o tym się dowiedziałem w październiku. Tam zostało potwierdzone jakby o tym, że Mateusz Pachulski potrzebuje tej naszej pomocy. No i podjęliśmy ten temat, podjęliśmy te dwie osoby, bo nie sposób jest wszystkim naraz pomóc, tak? Będziemy, tak jak mówię, mieszkańcy Polic do nas dzwonią, proponują, składają propozycje, wybieramy tych najbardziej potrzebujących. Jest jeszcze Zuzia, o której kiedyś tam wcześniej rozmawialiśmy. Zuzi będziemy chcieli też w jakiś sposób, w sposób pomóc, jeżeli będzie taka możliwość. Także w tej chwili postanowiliśmy pomóc i Kasi, i Mateuszowi. Koncert, który odbędzie się 4 marca, to tak naprawdę gala muzyki Disco Polo. Skąd taki pomysł? Bo czegoś takiego jeszcze tutaj, żeśmy przy okazji koncertów charytatywnych, no nie widzieli. No, jedną kwestią jest to, że no, nie oszukujmy się, są takie kwestie finansowe, tak? Które dzisiaj jest tak, że ten jakiś dobry, znany wykonawca nie zawsze przyjeżdża w gratisie, tak? Pewne są jakieś koszty są związane i z organizacją koncertu, wynajęciem sprzętu, ale również i no, z jakimś tam gratyfikacją dla tego samego wykonawcy. Natomiast tu chodziło mi po głowie, znaczy nam, przepraszam, chodziło po głowie, rozmawialiśmy sobie o tym, żeby, a dlaczego nie zrobić gali Disco Polo, a tym bardziej, że mamy w Policach zespół, który się nazywa Kord. I nie będę tu oszukiwał Państwa, ale rzeczywiście rozmawiałem z Mariuszem Gawłem, bardzo mu dziękuję za to, on wyraził jakby taką chęć aprobaty, żeby nam jakoś pomóc. Skontaktowaliśmy się z zespołem Scanner, skontaktowaliśmy się z Kordem. Kord zaprosił, że tak powiem, 6 kolejnych zespołów i tu muszę powiedzieć oficjalnie, że tutaj nikt za nic nie bierze, tak? To nawet zwrotu kosztu podróży nie ma, oni po prostu chcą przyjechać, chcą się pokazać, chcą się fajnie z nami, policzonami pobawić. I pomoc przede wszystkim. Przede wszystkim pomoc, tak jest, oni od siebie też powiedzieli, coś będą organizować od siebie, żeby to nie było tak, że oni przyjeżdżają, tylko pokazują się, nic z tego nie ma, natomiast na pewno będą się z nami fajnie bawić i powiedzieli, że coś od siebie też jakby jak najbardziej przekażą. Tomek, jest bardzo ważna taka kwestia, o której z reguły się nie mówi przy organizacji koncertów, ale to nie jest tylko zaproszenie zespołów, zorganizowanie sceny, oświetlenia i tym podobnych. To jest także taka praca papierkowa, którą przypadło na to, że to ty musisz wykonać. Czyli między innymi zgłoszenie zbiórki i tym podobne. Najcięższa praca, najcięższa. Tak jest, zgadza się. Wszystkie te zbiórki i koncerty, które były organizowane przez nas, były zgłaszane, tak? Przed zmianą ustawy były to wszystkie zgody uzyskiwane od burmistrza Polic. Natomiast bodajże od 2 albo 3 lat takie zgody wydaje ministerstwo i za każdym razem przed zbiórką zgłaszamy taką zbiórkę oficjalnie do ministerstwa. Wszystkie zbiórki są na stronie internetowej zbiorki.gov.pl oraz po zakończeniu takiej zbiórki jest robione całe sprawozdanie finansowe z uzyskanych środków finansowych, z ich wydatkowania. Także wszystkie zbiórki są legalnie zgłaszane w sposób wymagany przez ustawę o zbiórkach publicznych. Panowie, bo czasami pojawiają się takie informacje, że wy na tych koncertach może zarabiać jakieś pieniądze, robicie różnego rodzaju interesy, a przecież wcale tak nie jest, bo tak jak Tomek powiedziałeś, z każdej zbiórki trzeba się rozliczyć co do złotówki. No oczywiście, mało tego, przecież to wszystko jest tak, jak Tomek mówi, jest zarejestrowane, nadany jest dany numer, tam są wyszczególnione nazwiska organizatorów koncertów, dla kogo jest zbierane, to wszystko jest rejestrowane, na wszystko są sporządzane protokoły zbiórki, protokoły przekazania tych obdarowanym środków finansowych. Natomiast po zakończonych zbiórkach i po rozliczeniu się z tymi rodzinami, te rodziny również przygotowują taką specyfikację finansową do rozliczenia danej zbiórki, na co zużytkowały te pieniądze i to wszystko jest przekazywane. To my możemy dodać, że nasze rodziny też o tym wiedzą, no to nie oszukujmy się, tak? Pewne kwoty, ja
mówię o sobie, tak? Pewne kwoty pieniędzy, środków finansowych zabezpieczam przez cały rok, żebym mógł na koncercie licytować. Piękną kurteczkę noszę grupy Azoty, skoczków narciarskich, którą wylicytowała moja żona za 500 zł, tak? Czapeczkę, za którą zapłaciłem 100 zł i ja jestem z tego dumny, tak? Nie jestem człowiekiem majętnym, no ale to, co mogę, odkładam sobie i za to licytuję na każdym koncercie, pozwalam sobie licytować, czy ja, czy przekazuję Konradowi mojemu, czy Paulinie przekazuje środki finansowe i oni licytują, tak? Czy oni coś chcą, czy w danym roku ja coś chcę. No w tamtym roku było tak, że miałem okazję nabyć tą kurtkę z czapką w ubiegłych latach. Konrad nabył jakąś koszulkę taką, którą chciał dla siebie, tak? Także to nie jest tak, że my tylko organizujemy koncert i na tym koniec. Nie, nie. My wkładamy swój wkład. Nie będę mówił o tych innych szczegółach, tak? Bo koncert polega na tym, że organizujemy stoiska, różnego rodzaju loterie fantowe i tym podobne rzeczy. To też się znikąd nie bierze. Tak, to jest bardzo ważna kwestia, że coraz więcej policzek chce pomagać, tak? Bywa też tak, że osoby, które uzyskały jakąś pomoc, rodzina tych osób, ich znajomi, wiedząc, że jest kolejny koncert, chcą pomagać, cokolwiek, kupić ciasto, stać z kimś na stoisku jakimkolwiek, coś przynieść, no, cokolwiek, ale chcą pomagać również, tak? Licytują również, przychodzą ich rodziny, dzieci, także krąg osób pomagających jest coraz większy. Reasumując, nie ma taryfy ulgowej. Dla Rogowskiego, Kołackiego i Kartanowicza nie ma taryfy ulgowej. Bilety dla rodzin kupujemy sami. Kupujemy, bo dokładnie. Organizujemy koncert charytatywny. Nie po to, żeby sobie przyjść, pobalować na nim i wyjść tam. Nie, my wkładamy swoje cegiełki, kupujemy bilety dla naszych rodzin, licytujemy, tak jak mówię, licytujemy. Tu nie ma żadnej taryfy ulgowej. Panowie, właśnie bardzo ważną częścią tych koncertów charytatywnych są te licytacje. I już wiem, że będzie jedna bardzo fajna niespodzianka dla wszystkich fanów skoczków, a przede wszystkim Piotra Żyły. Andrzej, zdradź, co to jest. No nie mogę o tym mówić. Musisz, bo już powiedziałeś, zapowiedziałeś, no dobra, jest dobra, i jest, będzie. Może jeszcze nie ma, ale będzie. Proszę Państwa, jedzie do nas, wiecie sami Państwo, że wypasionym gościem, najbardziej medialnym gościem w kadrze skoczków jest Piotr Żyła. Piotr Żyła jest naprawdę oryginalnym człowiekiem, przekazał swój kombinezon na koncert charytatywny ze swoim autografem. I no, próbujemy nawiązać taki kontakt, oni w tej chwili są w trakcie skoków, więc ciężko będzie, żeby nawiązać ten kontakt, ale chciałbym, żeby on jeszcze coś powiedział o tym koncercie, a wiem, że on jest taki dowcipny i taki wesoły pan, że na pewno coś z miłą chęcią coś do tego dopowie. Natomiast rzeczywiście, to jest jedna z takich perełek naszych, to jest ten kombinezon Piotra Żyły, który będzie na licytację. No ceny nie mogę powiedzieć, no bo tak jak mówię, chcę porozmawiać jeszcze czy z Piotrem, czy z Piotra menadżerem, no tak jak się uda, to spróbujemy ustalić pewne kwestie, ale i tak, proszę bardzo. A co poza kombinezonem? Bo wiemy, że już są koszulki, bo przyniosę się dzisiaj do studia. Jest koszulka. Kogo? Mamy perełkę oprawioną bardzo fajnie. Łukasz Piszczek z meczów na Euro przekazał tą koszulkę ze swoim podpisem. To mamy Łukasza Piszczka, przepraszam. Kamil Grosicki, no znamy się, tak, przyjaźnimy się, więc Kamil Grosicki przekazał chyba dwie piłeczki, jeśli się nie mylę, dwie piłki, dwie koszulki. Mamy piłkę z podpisem Jerzego Dudka i Kamila Grosickiego. Są takie inne drobne rzeczy. Tradycyjnie na pewno nie zabraknie gadżetów w Pogoni Szczecin, siatkarek, chemika, na pewno. Nie zabraknie tego na pewno. Pierwszy raz dołączyli do nas przyjaciele Stali Gorzów, którzy przekazali kilka fajnych gadżetów, poduszkę, piórnik, jakąś czapeczkę, jakieś tam inne rzeczy przekazali na licytację. Będzie coś prawdopodobnie z Aksy Kędzierzyn-Koźle, ze Skrybełchatów będzie parę takich gadżetów sportowych. Odezwał się Maksymilian Rogalski, były zawodnik Pogoni Szczecin, obecnie Wisła Płock, to on coś przekaże. No i Dąbroś przekaże prawdopodobnie coś tam z Legii Warszawa, przyjedzie. No, szkoda, że nie ma Piotra, bo nie wiemy tam do końca, co Piotr już też w tej chwili załatwił, ale na pewno ma też kilka takich fajnych fantów. Oprócz tego czekamy na vouchery. Prawdopodobnie nadmorskie spa, które, no nie mogę powiedzieć, bo to ma do nas, że tak powiem, trafić, tak? Jak to będzie trafić, to na pewno przekażemy tobie, żebyś ewentualnie pokazał, tak? Co już w tej chwili mamy, co możemy, chcemy to i tak wcześniej Państwu pokazać, żebyście Państwo mogli, licytować, tak? Żebyście mogli się decydować, czy chcecie na przykład voucher do spa nadmorskiego, czy do hotelu jakiegoś, tak? Będą jakieś gabinety kosmetyczne różnego rodzaju, restauracje, pizzerie, to tradycyjnie, to naprawdę tak jak Tomasz wspomniał,
są bardzo chętni ludzie, którzy chcą i przekazywać, i licytować. Także takich naprawdę różnych, bardzo ciekawych fantów. A, no i mój przyjaciel Jarosław Gacki, on co roku robi mi niespodziankę, co roku gdzieś tam wyjeżdża albo na Kubę, albo do w tym roku był na Mauritiusie, mam taką czapkę, przekazał czapkę i widokówki z Mauritiusa na czapkę na licytację. Widokóweczki pójdą na tak zwaną loterię fantową. No, loterii fantowej też trzeba wspomnieć, bo na loterii fantowej przygotowaliśmy trochę niespodzianek, ale nie powiemy nic. O tym będzie niespodzianka. O tym będzie można się przekonać 4 marca w Miejskim Ośrodku Kultury. Ceny biletów to 30 zł dla osób dorosłych, a także jest także bilet specjalny, właściwie pakiet biletów specjalnych. Za 60 zł są to bilety rodzinne dla 2 osób dorosłych i dzieci do 10 roku życia. Dokładnie. Jeżeli rodzina jest 7-osobowa, 5-osobowa, to dla nas nie ma to naprawdę żadnego znaczenia. Chcemy zachęcić Policzan, żeby przyszli. Nie chcemy tu nikogo skubać, że tak powiem brzydko mówiąc, tak? Z jakichś tam pieniędzy. Nie. Chcemy, żeby rodzinnie sobie przyszli wszyscy się fajnie pobawić. Wydatek 60 zł dla rodziny wielodzietnej to jest duży wydatek, tak? Więc zdajemy sobie z tego sprawę i chcemy, żeby przyszli się pobawić. Tym bardziej, że będzie naprawdę dużo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych, tak? Każdy sobie dla siebie coś znajdzie. W trakcie koncertów będzie to o zespołach, to może powie Mariusz, jak mam nadzieję, że porozmawiacie z Mariuszem Gawłem, fajny gość, to on o tych zespołach wszystkich powie, bo to tak jak mówię, on wszystko pilotowo te sprawy. Natomiast chciałem powiedzieć, że będziemy w trakcie koncertu, będzie koncert, licytacja i w trakcie licytacji zrobimy jeszcze jakiś mały konkurs dla osób, które przyjdą, żeby też miały taką satysfakcję, tak? Nie każdego stać na to, żeby wszystko licytować, bo przychodzą naprawdę osoby, które kupują tylko bilet i nie mają środków finansowych na to, żeby podjąć licytację, ale chcemy im robić parę niespodzianek. Będziemy mieli takie fajne konkursy, zrobimy szybkie, fajne konkursy, wesołe. Panowie, to 30 sekund dla was. Zachęćcie Policzan do tego, żeby 4 marca zjawili się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, bo naprawdę warto, bo warto pomagać. Kochani Policzanie, no mamy nadzieję, że znowu nas nie zawiedziecie. Będzie bardzo dobra zabawa. Osoby potrzebujące uzyskają tą pomoc i będziemy super się bawić. Oczywiście, proszę Państwa, Szanowni Państwo, w imieniu całej naszej trójki zapraszamy Państwa do wzięcia udziału. Bilet dla jednej osoby 30 zł, rodziny bilet 60 zł, w tym tak zwany, tak jak Gracjan wspomniał, pakiet rodzinny dla rodzin, do dzieci do 10 roku życia. Natomiast zapraszamy Państwa wszystkich do super zabawy. No, głównym punktem naszego programu będzie skaner i zespół Kord. Myślę, że naprawdę przy muzyce disco polo będziemy się wszyscy fajnie, sympatycznie bawić. A przy tym, tak jak wspominaliśmy, fajne zabawy, fajna konsumpcja i fajne kilkanaście niespodzianek. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Warto pomagać, razem możemy więcej. Jest nasze motto. Moimi Państwa gośćmi byli Andrzej Rogowski i Tomasz Kartanowicz. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.